Dzień dobry Państwu! Witam Was, babcia Michalina! Troszeczkę na scenę jak wchodzę, to mam troszeczkę lekką tremę, ale już jak tam wejdę, to już nic. Mieszkańcy jak Panią odbierają? Różnie. Różnie. Czyli jak? No jedni się cieszą, drudzy mówią wariatka, trzecie tam o, coś się odwaliło na starość. Jak ludzie, jak ludzie. No po prostu. Jak Pani sobie z tym radzi? I ja sobie w ogóle nie zwracam uwagi na to. Nie sobie mówię, a ja będę robić swoje. Raz, dwa, trzy, cztery! Słuchajcie, moi mili, opowiem o osadzie, gdzie jej wybitna sława pochodzi od Wojsława. Ja jestem babcia, babcia Michalina. Opowiem wam o tym, gdzie wszystko się zaczyna. W naszym pięknym stawie kaczuszki pływają. Siedzą tam rybacy, złote rybki wyławiają. Naród wesoły i czasami dziwny. Kiedy tu przyjedziesz, nie bądź naiwny, więc przyjeżdżę do Wrocławia. Przedstawienie się na zupełnie inne nurty muzyczne. Ciężko było złapać ryb? No dla mnie to było troszeczkę takie szokujące. Ale ja sobie szybko poradziłam. Zabrałam tekst do domu, trochę polatałam w koło stołu, no bo pani mnie, ta moja nauczycielka, jak ja ją nazywam, pokazała, jak to po prostu ma wyglądać i ja tam sobie polatałam, no i kilka razy poszłam na próbę, no i żeśmy wystąpili pierwszy raz w Dubiecie. Zapraszamy do Wysławy, tu się można świetnie bawić. Nie. To mój dyrektor i moja ta instruktorka, także oni tekst, a ja jestem wykonawca tylko. Czego? Zara przejdę. Zara! A jak dzieci? Dzieci, wnuki? No, znaczy wnuki to tak trochę się zdziwili, a wnuczki, ta najmłodsza, o co teraz tu była babciu, to ona to przyjęła tak bardzo... Bardzo na razie tak nieprzyjaźnie. Babciu, weź się uspokój, co ty robisz, mówi do mnie. Ale później mówi, babciu, jestem z ciebie bardzo dumna. No i cały czas jest dumna. Opowiem wam o tym, że nie kręci mnie kariera. Sława mnie nie kręci, nie kręci sobie podróże. Lubię bywać w domu i podlewać róże. Szumny kaziorek ma dziwne humory, a kura Agata robi mu zabrasa. I piesek to szczeka, jak przyjdzie na topora. Szczeka, gdy zwącha.